Tak, to ja, 14 lat temu. I od tamtego momentu upłynęło sporo czasu. I w końcu mogę wam wyjawić wszystkie sekrety oraz tajemnice programu Bar. Więc usiądźcie wygodnie i zapraszam. Żeby wszystko miało ręce i nogi, muszę zacząć od początku, czyli od castingów. A nawet nie od castingów, tylko od wysłania SMS-a na numer, który kosztował wtedy bodajże 9 zł czy coś takiego. I pamiętam bardzo dobrze, było to zaraz po samych świętach Bożego Narodzenia. Chwilę później dostałem SMS-a zwrotnego, że trzeba napisać list, trzeba dołączyć do tego swoje zdjęcie, no i wysłać na podany adres. No i tak zrobiłem, no i mijały jakieś 2 tygodnie. Siedziałem sobie ze swoją ekipą, oczywiście chyba był piątek wtedy albo coś takiego. Szykowaliśmy się na wyjście wieczorne. No i dostałem telefon. Najlepsze było to, że jak za pierwszym razem zadzwonili producenci do mnie, to nie ja odebrałem ten telefon, tylko odebrał ten telefon mój kolega. I w ogóle sobie z nimi chwilę gadał. No i potem powiedział mi: ty, Urban, dzwonili do ciebie. Mówię: skąd dzwonili? No z baru. Mówię: no ale z jakiego baru? Przecież zaraz idziemy do baru. Mówię: nie, no kurde, z tego programu Bar do ciebie dzwoni. Mówię: ty, no poważnie? Mówię: a co? No i co powiedzieli? No powiedzieli, że za chwilę oddzwonią, bo powiedziałem, że jesteś zajęty. No faktycznie byłem zajęty. No i po jakimś czasie właśnie oddzwonił ponownie koleżka, no i zaczęła się rozmowa. Kim jestem, co robię, co lubię robić, jakie mam plany. Generalnie ta rozmowa trwała bardzo długo, bo ponad godzinę. Zadawał mi najróżniejsze pytania typu: najsmutniejsza twoja historia życia, najweselsza twoja historia życia. Kazał mi opowiedzieć jakiś dowcip. No i kiedy po tej już godzinie naszą rozmowę zakończyliśmy, pan mi bardzo grzecznie podziękował. No i powiedział, że jeżeli moja rozmowa była na tyle dla producentów satysfakcjonująca, no to odezwą się do mnie wkrótce. No i faktycznie, wkrótce ponownie się odezwali i tym razem nie było długiej rozmowy przez telefon, tylko trzeba było wypełnić bardzo długą ankietę, na której no, były najróżniejsze pytania, od ulubionych kolorów do ulubionych miejsc, do najgorszych miejsc. Powtarzały się także pytania właśnie z tej rozmowy telefonicznej o najprzyjemniejsze, najsmutniejsze sytuacje. Generalnie wszystko zaczynało się bardzo, ale to bardzo niewinnie. Przyszedł kolejny dzień, pamiętam bardzo dobrze, były godziny wczesne. Ja wtedy udawałem się do teatru, bo w tamtym czasie grałem także w Teatrze Wybrzeżak, w sztuce Romeo i Julia, grałem Merkucja. Dlatego też, co niektórzy może pamiętają, miałem taką bardzo bujną, kolorową fryzurę na głowie. Po prostu miałem być tak dbany jak moja rola, czyli rola Merkucja i ten charakter. No ale nieważne, jechałem właśnie do tego teatru i dostałem kolejny telefon od producentów. Tym razem z informacją: Adrian, przyjeżdżasz na pierwszy casting. No i oczywiście ja podjarany, wow, zajebiście. To jest już połowa sukcesu. Zapraszają mnie na casting, gdzie będę mógł się spotkać z nimi twarzą w twarz. No i generalnie lepiej siebie wyrazić, niż jak to było do tej pory. Czy też właśnie listownie, czy też telefonicznie. Żeby dojechać z Tczewa do Wrocławia, bo tam były castingi, wsiadłem w ten pociąg i we Wrocławiu byłem o godzinie bodajże 4 rano. To był styczeń, p***ało no niemiłosiernie. Nas odbierali chyba gdzieś około godziny 10 czy 11 spod dworca, żeby zabrać nas właśnie do siedziby producenta na Bielanach Wrocławskich. No i taki małolat, 18-letni, o godzinie 4 rano musiałem się kręcić po tym Wrocławiu kilka dobrych godzin, żeby czekać po prostu na tą godzinę 10, żeby przyjechali i mnie odebrali. No i jakoś ten czas spędziłem. Powiem wam, że chyba to były najgorsze godziny w moim życiu. Generalnie tego pierwszego mojego wyjazdu na casting nie wspominam bardzo jakoś tak miło. No ale już przyszła ta godzina, spotkaliśmy się w miejscu, poznałem pierwszych ludzi, którzy przyjechali na ten casting, bo no, tam było takie jedno miejsce wyznaczone, gdzie wszyscy mieli się spotkać. Zaczęły się tam jakieś nawiązywać pierwsze znajomości. No i w końcu nas zabrali tam do siedziby właśnie producentów na Bielany Wrocławskie. Pierwsze co pamiętam, trzeba było naprawdę bardzo długo czekać na swoją kolej. Trzeba było oczywiście też wypełniać najróżniejsze formularze z adresem, imionami, z jakimiś pierdołami. No i w każdym razie po naprawdę bardzo, bardzo długim okresie oczekiwania tam gdzieś na korytarzach, że nawet nie pamiętam ile papierosów wypaliłem,
zaprosili 4 osoby do siebie, zupełnie inne charaktery. Pamiętam, byłem ja, była dużo, dużo starsza kobieta ode mnie i dwóch jakichś kolesi. Tych kolesi dwóch mało pamiętam, ale najbardziej zapamiętam tą kobietę z jednego prostego względu. Producenci programu już na dzień dobry zrobili małą prowokację. Chcieli skonfrontować mnie z tą kobietą, ponieważ no ja byłem mało lat, 18-latek. Na tym korytarzu wariowałem, byłem generalnie wszędzie taką duszą towarzystwa. Kobieta była raczej taka wyciszona, także miała dzieci i padło takie pytanie, czy chciałaby, aby jej dziecko było takie jak ja. No i wtedy zaczęła się jazda. Kobieta centralnie naskoczyła na mnie, zaczęła się, nie wiem, wyżywać na mnie. No jak to? W życiu bym nie mogła mieć czegoś takiego jako syna. Ja sobie pomyślałem, o ty Oczywiście producenci zacierali ręce, no bo o to im w końcu chodzi. Chodzi im o to, żeby do takiego programu dobrać jak najróżniejsze charaktery. No i tak cisnęła po mnie przez jakieś dobre 5-10 minut, że ja tak naprawdę nie miałem ani okazji, żeby się dobrze obronić. Casting się skończył, trzeba było jechać do domu. Ja mówię, ja pierdzielę, nie? Jest po mnie. Dałem dupy, nie pokazałem nic z siebie, zaprezentowałem no nic, co miałem fajnego do zaoferowania, a w tamtym czasie naprawdę uważałem, że jestem ciekawą osobą i do takiego programu mogę coś wnieść. No ale niestety ta kobieta na castingu mnie zjadła, na ich życzenie. No tak prosili i tego dostali. Po tamtym castingu do domu wróciłem naprawdę, powiem wam, załamany, a nie dość, że jeszcze byłem załamany, no to oczywiście po samym castingu poszliśmy z grupą ludzi, których wcześniej poznałem, oczywiście na miasto, trochę se popić, z racji tego, że no biletu powrotnego nie miałem kupionego, gotczewa musiałem zapierdzielać na gapę. Oczywiście pieniądze za bilety oni zwracali, ale ja te pieniądze oczywiście, co zrobiłem, przerąbałem, jak to 18-latek. Wróciłem do domu zupełnie załamany i już mówię, no dobra, to jest koniec mojej przygody z barem. No ale po kilku dniach dzwoni telefon znowu w jakichś porannych godzinach i było: Adrian, przyjeżdżasz na kolejny casting. Ja mówię, oż ty, się poszczęściło. Mówię, naprawdę, poważnie, tak, przyjeżdżasz na następny casting. No i następny casting był to taki casting z obycia z kamerą, więc wszystko miało odbywać się przed kamerami, mieli sprawdzać nasze zachowanie, czy jesteśmy fotogeniczni. No i przyszedł właśnie ten czas, żeby wyjechać, to oczywiście wsiadłem w pociąg, oczywiście znowu te same godziny, 4 rano, ląduję we Wrocławiu do godziny 10, czyli momentu, o której nas mieli odebrać z podwórca. Miałem oczywiście bardzo dużo czasu, znowu zimno, przeszedłem znowu na umówione miejsce, spotkałem już kilka osób, które widziałem na poprzednich castingach. Tym razem już było o wiele, wiele mniej osób, już zrobiło się naprawdę takie dobre sito, dobra selekcja. No i mieliśmy już więcej czasu, zaczęły się setki, pokazali nam wszystkie studia, gdzie nagrywa się Kiepskich, no i dawali nam jakieś dziwne scenki aktorskie do zagrania. Oczywiście po całym dniu, kiedy to wszystko się skończyło, nas umieścili w centrum Wrocławia, w hotelu Polonia. Oczywiście, co się działo wieczorem? Impreza. Już wtedy zaczynały się pierwsze jakieś takie pomiędzy uczestnikami. Ten drugi casting zdecydowanie wypadł lepiej niż pierwszy. Naprawdę, czułem się pewnie i wracając do domu, po kolejnej oczywiście imprezie we Wrocławiu, oczywiście na gapę pociągiem, już byłem pewny, muszą zadzwonić do mnie już na następny casting. Ten następny casting to miał być już taki finałowy casting, w którym z 16 albo bodajże z 18 uczestników wybierano finałową 12, no i ta 12 miała być już w programie Bar, a był to jakoś początek lutego. Przyjechałem do domu i telefon, o dziwo, bardzo długo się nie odzywał. No i po tygodniu dostaję telefon: Adrian, zapraszamy Cię na finałowy casting i już po tym castingu ogłosimy naszą finałową 12, która wejdzie do programu. Yeah! Powiem wam, cieszyłem się jak małe dziecko, naprawdę byłem tak zajarany. Problem polegał na tym, że byłem kompletnie pusty w ryj i nie miałem jak jechać. Nie chciałem już jechać na gapę ponownie, więc
No, poprosiłem mojego bardzo dobrego przyjaciela i jego mama dała mi pieniądze, żebym pojechał właśnie na ten casting. Powiedziała: Adrian, nie zmarnuj sobie szansy, bo to będzie jedyna taka szansa w twoim życiu, która zapewne drugi raz się nie wydarzy, więc łap to, co masz, korzystaj i jedź. No i tak zrobiłem, pojechałem, no i był ten dzień. To już był taki dzień, gdzie już nie mieliśmy raczej żadnych jakichś, nie wiem, castingów przed kamerą. Mieliśmy sesję zdjęciową, właśnie taką dla uczestników. Nagrywaliśmy spoty takie reklamowe. Nagrywaliśmy także spoty do intra, bardzo dużo nagrywania. Casting trwał 2 albo 3 dni. Casting to już spotkanie finałowe. Więc pierwszego dnia to nagrywaliśmy. Drugiego dnia mieliśmy mieć jeszcze rozmowy. No i oczywiście ja byłem bardzo blisko z Grzesiem i poszliśmy sobie zapalić ziółko z lufki w samochodzie. Podchodzi do nas producent i mówi: chłopaki, z wami jest coś nie tak. Wyjaraliście zioło, jesteście naćpani. Jeden do jednego pokoju, drugi do drugiego pokoju. I w tym momencie pikawa zaczyna mi strzelać tak, że normalnie kosmos. Ja mówię: ja będąc tak blisko wejścia do programu, nagle mogę wylecieć za spalenie głupiej lufki. O, ja pierdzielę, powiem wam tak, wprowadzili mnie do pokoju, ciemny pokój, była to jakaś reżyserka, była tam konsola, komputer, miałem czekać na psychologa. Siedzę na tym fotelu 10 minut, 15 minut, psycholog nie przychodzi, w buzi kapeć, widzę na ziemi leży butelka Pepsi, nie wiem, ktoś zostawił, nie wiem, czy specjalnie, oczywiście co zrobiłem, czapnąłem tą butelkę Pepsi i się napiłem. Potem przyszła pani psycholog, porozmawiała ze mną. Się okazało, ta sama pani psycholog rozmawiała chwilę wcześniej z Grzesiem, dlatego ja musiałem na nią czekać. No i pytała się, czy mam problemy z narkotykami. Ja mówię: jakie problemy z narkotykami, kobieto, o czym ty mówisz? W każdym bądź razie udało nam się. Mieliśmy takiego farta, że jednak no, na to ziółko przymknęli oko, a naprawdę brakowało niewiele. A no centralnie przed już samym finałem, ogłoszeniem tych wyników, kto wchodzi, mogłem ja i Grzegorz, czyli dwójka finalistów, pojechać do domu. No i nadszedł ten wyczekiwany dzień wyników. Do hotelu Polonia, w którym wszyscy byliśmy ulokowani, przyjechały po nas samochody, zabrały nas do właśnie producenta na Bielanach Wrocławskich. I co mnie w ogóle tak zdziwiło na sam początek, cała ta scena właśnie odczytywania imion uczestników, którzy właśnie dostali się do tej finałowej 12. Wiecie, gdzie się odbyła? Na firmowej stołówce. Wyobraźcie sobie, no bardzo ważna taka scena. Poczekam, aż przejedzie ta karetka. To nie karetka, to policja. Dobra, nieważne. Wyobraźcie sobie, tak bardzo ważna scena, gdzie tak naprawdę no już nam dali mikroporty, było pełno kamer, można już było poczuć, że jest się w programie, a oni to kręcą na stołówce zamiast w studio, które jest zaraz obok, a tak naprawdę to były 2 albo 3 studia tam. No ale nieważne, robili to na stołówce. Dziwne. No i nie zapomnę tego momentu, jak doszli do mojego imienia i powiedzieli: następnym uczestnikiem programu Bar jest Adrian. I no wtedy kamień spadł mi z serca, mówię: tak, mamy to i niedługo zaczyna się show. Po tym całym ogłoszeniu wyników oczywiście tego samego wieczoru co zrobiliśmy? Poszliśmy się na***ć we Wrocławiu. No i dali nam datę, kiedy mamy się zgłosić. Oczywiście jeszcze po drodze mieliśmy zrobić badania sanepidowe, bo mieliśmy pracować w barze. Jeszcze tam jakieś kilka papierkowych szczegółów. No i można było przyjeżdżać ostatniego dnia lutego. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był dzień, bo jak wiadomo, liczba dni co roku w lutym to się zmienia. W każdym bądź razie kazali nam przyjechać tego właśnie oto dnia, żeby mieć jeden taki spokojny dzień na podpisanie wszystkich papierów. No i następnego dnia, czyli 1 marca, będziemy wchodzić do domu. Ale o tym powiem wam w następnej części tej serii. No bo dzisiaj ta seria nazywała się Castingi, czy tam Casting. A już niedługo będzie kolejny odcinek z tej serii, czyli to, co się działo w show. Więc subskrybujcie, lajkujcie to wideo, jak chcecie szybciej zobaczyć następne. I do zobaczenia
następnym razem. A następnym razem naprawdę będzie o wiele, wiele więcej sekretów, po których telewizja Polsat i mogą się lekko na mnie wkurzyć. Cześć.